Z racji głośnej premiery gry Hogwarts Legacy przygotowałem dla Was dziś kilka ciekawostek, które mogą Was zainteresować, jeżeli jesteście fanami świata wykreowanego przez J.K. Rowling. Każdy, kto chce sięgnąć po ten tytuł, powinien wiedzieć, że akcja gry rozgrywa się wiele lat przed wydarzeniami, które można było ujrzeć w książkowej serii o Harrym Potterze. Konkretniej, akcja gry ma miejsce w XIX wieku. Co oznacza, że większość znanych nam postaci z tego uniwersum jeszcze nie żyje. Gracze będą mieli jednak okazję spotkać i poznać lepiej duchy opiekuńcze, które pojawiły się już wcześniej w książkach. W grze gracze nie mają okazji zacząć nauki w magicznej szkole od samego początku. Jak się bowiem okazuje, nasza postać swoją przygodę zaczyna dopiero od 5 roku. Grając w Hogwarts Legacy, można zwiedzić wiele lokacji znanych z książek. Twórcy starali się jak najlepiej odwzorować sam Hogwart, jak i również przylegające do niego ziemie. Dzięki temu można poznać ten niesamowity magiczny świat w bardzo dogłębny sposób. Istotną rolę w samej grze odgrywa pokój życzeń, który pojawił się już wcześniej w Zakonie Feniksa. To właśnie w tym miejscu gracze mogą rozwijać swoją postać pod wieloma względami. Gracze mają również okazję spotkać w grze wiele fantastycznych zwierząt, które pojawiały się dotąd w klasycznej sadze o Harrym Potterze. Fani tego świata mogą kojarzyć część z nich jedynie z książki Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. Z pewnością spotykanie znanych przedstawicieli danego gatunku jest fajnym smaczkiem od twórców. Mimo iż sama gra miała swoją premierę 10 lutego 2023 roku, to nie wszyscy gracze mogli wtedy w nią zagrać. Premiera na PS4 i Xbox One została bowiem zaplanowana dopiero na 4 kwietnia. Gra miała tak naprawdę mieć światową premierę znacznie wcześniej. Po prezentacji w roku 2020 pierwotna premiera miała nastąpić już w roku 2021. Z czasem okazało się, że twórcy byli zmuszeni opóźnić premierę aż dwukrotnie, przez co gra wyszła dopiero w roku 2023. Sama autorka Świata Czarodziejów nie była aktywnie zaangażowana w tworzenie tego tytułu. Wszystko to spowodowane było jej kontrowersyjnymi wypowiedziami na temat osób transpłciowych. W samej grze gracze mogą zostać przydzieleni do 4 domów, które znają wszyscy fani Świata Czarodziejów. Od tego, w jakim domu się znajdziemy, zależy to, jak potoczy się część naszej historii w tej grze. Ze względu na kontrowersje wokół pani J.K. Rowling, sama premiera gry również nie przebiegła bez kontrowersji, bowiem część środowisk lewicowych aktywnie nawołuje do bojkotowania tego tytułu i krytykuje również streamerów, którzy na swoich transmisjach grają tę produkcję. Finalnie tytuł i tak odniósł spektakularny sukces, a gracze na całym świecie zwiedzają Hogwarts z dużą satysfakcją. A Wy co sądzicie o danym tytule? Oglądaliście, jak ktoś w niego gra? Czy może sami kupiliście grę? Dajcie znać w komentarzu. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści Hogwarts Legacy.